Czołem, witam w starym, wspaniałym świecie. Porozmawiajmy dzisiaj o bawełnie. Amerykanie mówią cotton kills. Amerykanie mówią, że bawełna zabija. O co w tym chodzi? Dlaczego w kontekście biwakowania czy przebywania na łonie natury uważa się, że bawełna jest tak beznadziejnym materiałem, że w ogóle ludzi zabija i trzeba się trzymać od niej z daleka? czy to święto prawda, czy to tyż prawda, czy to Głównoprawda? prawda. Przekonajmy się. Na początek ciekawostka historyczna. Bawełna była uprawiana i używana do tkania przędzy i produkcji tkanin przez tysiąclecia. W klimacie tropikalnym w Egipcie była używana bawełna, podczas gdy my tu w Europie na północy raczej znaliśmy len. I to też jest ważna informacja, bo bawełna sprawdza się doskonale w klimacie tropikalnym, o czym opowiem za chwilę, a w klimacie naszym sprawdza się i się nie sprawdza. Jedno i drugie naraz. Jest też prawda. Bawełna od czasów rewolucji przemysłowej jest bardzo popularnym materiałem w kulturze zachodniej, u nas w Europie, w Ameryce. I jest bardzo powszechna. Większość ciuchów, które można sobie kupić po prostu do codziennego noszenia jest wykonana z bawełny. Bawełna doskonale oddycha, jest miękka, wygodna, przyjemna, dobrze wchłania wilgoć, więc wchłania nasz pot, co z jednej strony jest jej zaletą, a z drugiej strony bywa jej wadą. Kiedy Amerykanie mówią cotton kills, że bawełna zabija, chodzi im o to, i wszystkim innym, którzy tak mówią, że bawełna bardzo dobrze wchłania wilgoć i bardzo źle ją oddaje. Jeżeli będziemy mieli na sobie t-shirt bawełniany, albo w ogóle nawet całą bieliznę bawełnianą, i się spocimy, no to ta bielizna i ten t-shirt wchłoną tą wilgoć i nie za bardzo będą chciały ją oddać. W związku z tym będziemy mieli wilgotne ciuchy, które dużo gorzej izolują. Będziemy mieli zimne, mokre ciuchy na sobie i to powoduje ryzyko hipotermii, jeżeli jesteśmy w warunkach fizycznych, takich, że jest pomiędzy minus 5 a plus 5 stopni, jest wilgotno, zimno i się spocimy. Albo zamokniemy od deszczu, to będziemy mieli na sobie mokrą bieliznę, która nie będzie chciała wyschnąć i będzie nas cały czas chłodziła. W związku z tym będzie zwiększała ryzyko naszej hipotermii. To samo dotyczy, jeżeli będziemy mieli. Na przykład jakiś rodzaj swetra czy bluzy, i on będzie bawełniany i nam zamoknie, bo się strasznie spocimy, albo nas deszcz zmoczy, to on się zrobi taką mokrą, ociekającą szmatą, która nie będzie chciała wyschnąć i będzie nas chłodziła, bo po pierwsze będzie przewodnictwo cieple naszych ciuchów dużo większe, woda przewodzi ciepło. 27 razy, chyba o ile pamiętam, lepiej od powietrza, w związku z tym będziemy się chłodzili przez przewodnictwo. A dodatkowo, jeszcze, jeżeli w wyniku ciepła naszego ciała ta wilgoć będzie odparowywała z nas, no to będziemy jeszcze bardziej się chłodzili. Przez odparowanie. Z tego powodu, w rejonach zimnych, umiarkowanych i zimnych, gdzieś u nas czy w subarktyce, w Arktyce, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem na bieliznę jest na przykład wełna. Jeżeli jesteśmy w starym, wspaniałym świecie, no to lepiej mieć wełnę, żeby ona. Nas izolowała. Jeżeli jest to merynos, no to jest przyjemna w dotyku wełna, i ona ma to do siebie, że ona też wchłania wilgoć, ale ta wilgoć jest w środku we włóknach w tej wełnie. Ona nie jest pomiędzy włóknami, tam gdzie znajduje się powietrze. W związku z tym, nawet jeżeli wełna zawilgotnieje, to ona nadal e, mówi się, że grzeje. No, ona nie grzeje, tylko izoluje. Po prostu to powietrze nadal tam jest pomiędzy tymi włóknami i nadal jest naszym doskonałym izolatorem. W przypadku bawełny niekoniecznie. W przypadku bawełny raczej te włókna się przesycą wodą i jednocześnie e, woda będzie pomiędzy włóknami i będziemy mieli właśnie taką oczekującą, ochydną szmatę. I tym się pomiędzy sobą różnią e, bawełna i wełna. Dlatego na Bieliznę w warunkach trudnych, o tym też zaraz powiem, zdecydowanie lepiej polecam na przykład, właśnie merynosa. To samo tyczy się ciepłej koszuli czy ciepłego swetra tej drugiej warstwy, która nas, którą narzucamy na bieliznę i która też ma za zadanie przede wszystkim zatrzymać ciepłe powietrze i nas izolować przed zimnem. Kolejna warstwa jednakże, jak mamy bieliznę na to sweter, i na to mamy coś od deszczu albo od wiatru, to tu się okazuje, że ta zasada cotton kills wcale niekoniecznie działa. Że bawełna była stosowana przez ludzi, którzy doskonale wiedzą, co robią, np. Szwedów, czy Finów, Norwegów na dalekiej północy. I bawełniane anoraki, czy takie kurtki chroniące przed wiatrem, jak najbardziej znajdują zastosowanie w zimnych warunkach. Jeżeli mamy temperaturę poniżej zera, no to w ogóle nie boimy się deszczu. Ewentualny pot to gdzieś tam nam ugrzeźnie w tych naszych wełnianych warstwach, a na zewnątrz będzie nas chroniło bawełniane płótno. Dlatego na przykład Szwedzi używają, czy używali, jeszcze kiedy korzystali z naturalnych materiałów. Takich zimowych anoraków. To jest płócienny anorak wojskowy szwedzki, arktyczny na zimę, właśnie który ma chronić przed wiatrem. On jest zafarbowany i są podoszywane tutaj krajki, więc się robi taki bardziej jakiś burszkraftowo-szamański ciuch, ale oryginalnie to jest biały strój, bo on ma zadanie maskujące w zimę dla szwedzkich wojsk. I jest ze 100% bawełny. I używany na minus 40 stopni, i tam żadna bawełna nikogo nie zabija, bo jest stosowana z głową. Tak samo spodnie były też zewnętrzne, używane, zakładane na wełniane spodnie, były też zakładane na zewnątrz bawełniane, mające właśnie chronić przed wiatrem. Tak samo Anglicy stosowali w okresie II wojny światowej ventail. Czyli bardzo drobno tkaną bawełnę, takie płótno bawełniane na sterydach, gdzie ono jest bardzo cienkie, bardzo drobno tkane, które bardzo dobrze schroni przed wiatrem, a także jest tak cienko tkane, że chroni przed wodą. Teoretycznie jest wodoszczelne, z którego sobie uszyłem podobny Anorak, analog tamtego szwedzkiego, sobie uszyłem właśnie z ventailu. To także jest stuprocentowa bawełna. Amerykanie znowu mają taki wynalazek, czy mieli taki wynalazek, kiedy jeszcze stosowali naturalne materiały, który się nazywa makino. Pisze się Macki Naw. I to jest połączenie wełny i bawełny. To jest zrobienie tego rozwiązania, które znamy, o którym właśnie opowiedziałem, że na przykład na wełniane spodnie zakładamy na zewnątrz bawełniane spodnie, żeby nas chroniły od wiatru, albo na sweter zakładamy anorak. No to tu mamy to połączone. Tu mamy. Od środka mamy cienką wełnę i na zewnątrz mamy cienką bawełnę. Mamy takie połączenie, to w ogóle nie jest ze sobą zszyte. Tam można pomiędzy te dwie warstwy wsadzić rękę albo sobie napchać liści, czy jakieś waty, jakby ktoś chciał. I ten płaszcz to jest reprodukcja wojskowego płaszcza amerykańskiego z okresu II wojny światowej. Właśnie jest ciepły i jednocześnie nieprzewiewny, chroni przed wiatrem i trochę chroni przed deszczem, bo może nam zamoknąć ta bawełna na zewnątrz, tak samo w tych wszystkich innych rozwiązaniach, to płótno na zewnątrz nam zamoknie, ale ta wełna w środku będzie sucha. Często jest tak, że jeżeli mamy właśnie płótno bawełniane, to jego włókna pod wpływem wilgoci puchną, i ten, to ma, ten materiał się uszczelnia, dzięki temu ta wilgoć tak za bardzo nie przechodzi na dół, ona trochę tam może przejść, ale nie, nie przecieka, w związku z tym mamy na zewnątrz mokrą warstwę bawełny, która jeszcze lepiej, o ironio, chroni przed wiatrem, a w środku mamy grzejącą nas, czy izolującą wers, warstwę wełny. Jeżeli zastanawiacie się, czy we współczesnej technologii, we współczesnych ciuchach bawełna ma jakiekolwiek zastosowanie, Ciuchach outdoorowych, no to oczywiście, że mam. Może nie w stuprocentowych wersjach, ale w mieszankach jak najbardziej. Mamy tak zwany polikoton, czyli mieszankę bawełny i polistyrenu? Nie, nie pamiętam. W każdym razie te wszystkie ciuchy takie wojskowe często są właśnie z mieszanką bawełny. Fial Raven, firma outdoorowa, która robi ciuchy trochę w starym stylu, ale jednak współczesne jak najbardziej. No to tam też mają ten swój G1000 i on też jest mieszanką bawełny z włóknem sztucznym, bo ono szybciej schnie niż bawełna i jest też wytrzymalsze. Przy czym należy zaznaczyć, że jeżeli to płótno bawełniane jest bardzo cienkie, tak jak na przykład jest Ventile, to ono też jest szybko schnące. Bo problem jest z bawełną, kiedy ona jest gruba, kiedy mamy właśnie jakąś bluzę mielibyśmy albo t-shirt, który jest taki mięsisty z tej bawełny, no to on w ogóle nie chce wyschnąć. Ale jeżeli mamy bardzo cienkie płótno, tak jak Ventile albo na przykład bawełnę egipską, czyli takie coś jak mamy współcześnie używane w prześcieradłach, takie cienkie, mocne prześcieradła ono też jest bawełniane, i dzięki temu, że jest cienkie, to ta powierzchnia do schnięcia jest duża. Tam materiału na danej powierzchni jest niewiele, a powierzchnia doschnięcia jest duża. W związku z tym, po prostu z samej geometrii swojej, taka bawełna dosyć szybko schnie i ten wętajl, który mam, on bardzo szybko schnie. To są dla mnie ciuchy szybko schnące. Ten mój anorek i te spodnie. One, e, z, woda z nich znika w oczach dosłownie. No dobrze, no to powiedzieliśmy, że ta bawełna przy ciele to jest beznadziejna, e, bo zabija. E, na dalekiej północy, jeżeli chcemy się bawić w obozowanie w starym stylu, czy w Polsce w zimę gdzieś, no to możemy to robić, ale lepiej, żeby to były warstwy zewnętrzne, chroniące przed wiatrem. A jeżeli je do, dodatkowo jeszcze zaimpregnujemy, e, to chroniące przed deszczem, e, te nasze pałatki które jednocześnie są głównie używane jako namioty, ale w zamyśle też jako płaszcz przeciwdeszczowy, to jest też przecież włókno, płótno bawełniane. Ale są też sytuacje, w których bawełna doskonale się sprawdza jako materiał właśnie przy ciele. I to też nie przez przypadek była używana na początku właśnie w krajach tropikalnych. Kiedy mamy upał, i słońce nas praży okrutnie no to możemy się po prostu rozebrać do majtów i spalić się na totalnego raka potem zejdzie nas skóra z nas zejdzie i będziemy strasznie cierpieli i w ogóle umierali z poparzenia i odwodnienia jeżeli chcemy temu zapobiec możemy się smarować jakimiś ochydnymi mazidłami cuchnącymi które mają filtr przeciwsłoneczny albo możemy po staremu, w starym stylu na upał założyć długie spodnie i długą koszulę, jeszcze najlepiej kapelusz i ja tak zwykle robię. Ja w najgorsze upały noszę długie spodnie i długie rękawy, przy czym raczej używam wtedy lnu, bo ten len jest jeszcze przyjemniejszy w gorący Dzień, on jeszcze lepiej działa, ale bawełna też dobrze działa. Jeżeli będziemy mieli cienkie, przewiewne tym razem ubranie bawełniane, no to ono będzie wchłaniało nasz pot. Będziemy się pocili i ta bawełna dobrze wchłania wilgoć, jak już się dowiedzieliśmy, i kiepsko ją oddaje. I dzięki temu nie mamy tej wilgoci przy samym ciele. Jeżeli to nie jest właśnie jakiś taki mięsisty, wstrętny t-shirt, to rzeczywiście będziemy mieli. Ale jeżeli to jest takie coś bardziej przypominające płótno, czy raczej koszula taka, której materiał jest cienki, no to ona wchłonie ten pot i ten pot będzie powoli odparowywał i będzie nas chłodzić. Będzie dokładnie robiło to, czego nie chcemy, żeby się działo gdzieś, kiedy jest zimno i mokro. Czyli, żebyśmy mieli trochę wilgotne ciuchy, które będą nas chłodziły. No to w upale sprawdza się to doskonale, i właśnie długa koszula bawełniana i długie spodnie, jeżeli są cienkie i raczej przewiewne, to sprawdzają się super. Byłem kiedyś na takim spływie kajakowym, gdzie mieliśmy plus 36 stopni przez cały długi weekend. I większość ludzi się rozebrała do gaci, a ja byłem właśnie w bojówkach bawełnianych, wtedy jeszcze nosiłem bojówki i w, i w koszuli bawełnianej, i do tego jeszcze szmatę bawełnianą, a rafatkę na głowę założyłem, wszyscy się na mnie patrzyli jak na wariata. Ja pierwsze co robiłem na początku tego spływu to wskakiwałem do wody, żebym po prostu cały ociekający tą wodą i potem sobie płynąłem i ta woda odparowywała ze mnie i w 36 stopniowym upale było mi miło i przyjemnie, chłodno. Za to większość pozostałych ludzi się strasznie męczyła w tym upale, a pod koniec wyjazdu wyglądali jak raki wyciągnięte z wrzątku. To jest taka nauka dla żuka, że bawełna bywa przydatna, a długie rękawy w upały, także bywają przydatne. Teraz taka uwaga, bo to Cotton Kills, i ta wełna, i te warstwy, i ten merynos przyciele, to są przydatne rzeczy, i to są ważne rzeczy, wiedza o nich może uratować życie. I jeżeli na przykład idziemy w góry, w tatry wysokie. I możemy się spodziewać tego, że możemy utknąć, nie móc wrócić, bo złamiemy kostkę, albo przyjdzie straszna burza i nie będziemy mogli wrócić i po prostu utkniemy w tych górach w tym, co mamy na sobie, a w, tam może być temperatura już dosyć niska i musimy całą noc tam przesiedzieć, po prostu w samych gaciach, bez żadnego śpiwora i bez niczego, to rzeczywiście w Polsce w takich warunkach, nawet w lato, może się okazać, że ta bawełna może nas zabić, że będziemy mieli ciuchy bawełniane i to będzie bardzo niefajne. Ale latem w Polsce jak jedziemy na bushcraft jak jedziemy na biwak jak jedziemy na kajaki i jest letnia pogoda i jeszcze sprawdzaliśmy tą pogodę bo się chcieliśmy upewnić że nie będzie padało no to w ogóle to jakby nie dotyczy to to, że bawełna zabija, to w ogóle nas nie dotyczy, bo jesteśmy w warunkach tak y, łagodnych, przyjaznych, że możemy mieć to kompletnie w dupie. Możemy mieć przecież t-shirt, możemy mieć dżinsy, możemy mieć bawonianą bluzę, możemy mieć bawonianą koszulę, możemy mieć byle co i normalnie przeżyjemy, bo będziemy mieli w nocy temperaturę plus 15 stopni. Eee, nawet jak zmokniemy, to mokszy przy plus 15 stopniach nic nam się za bardzo nie stanie przez jedną noc. E, jak się spocimy. No to odparujemy. To możemy ten t-shirta sobie zdjąć, powiesić, połazić z gołym brzuchem, powietrzyć go na powietrzu, a potem założyć z powrotem, jak podeschnie, na słońcu albo na wietrze. I jeżeli biwakujemy rekreacyjnie w fajnej pogodzie, bo czekaliśmy na tą fajną pogodę, to w ogóle nie mamy żadnego powodu uzbrajać się w jakieś termoaktywne ciuchy, w goreteksy, w Bóg wie co. Skoro sami dodatkowo wybraliśmy warunki takie, żeby było przyjemnie, wtedy jesteśmy zupełnie wolni. Możemy iść w bawełnianej koszuli, w bawełnianych spodniach na biwak i się w ogóle niczym nie przejmować. Co też widzieliście na ostatnich filmach, jak byłem na majówce i miałem tam na sobie flanelową koszulę bawełnianą. Miałem jeansy grube, takie gdyby zamokły, to Jezus Maria, to by nie chciały w ogóle wyschnąć. Eee, miałem wełniane koce, tak, spałem w wełnianych kocach. Ale moje czuchy wszystkie były bawełniane i nawet t-shirt miałem taki po prostu zwykły prosty t-shirt na sobie i w nim spałem i tam trochę się spociłem, zawilgotniałem, a potem wyschłem, bo było ciepło i w ogóle się tym nie przejmowałem. I wam też polecam się nie przejmować. Jak nie robicie rzeczy wyczynowych, technicznych, nie spodziewacie się temperatury poniżej powiedzmy plus 10 stopni, to w ogóle się nie ma co przejmować. Pozdrawiam.